Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ewangelia Jana 6,47. Powyższy werset biblijny, choć jest krótki, bardzo dobrze opisuje wiarę chrześcijańską, Ewangelię. Kto oznacza tutaj, iż każdemu jest coś oferowane. To nie wydaje się takie oczywiste, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę ograniczoność naszych możliwości w szkole, wykształceniu i zawodzie. Jednak Ewangelia, Boża dobra nowina, kieruje się do każdego, bez wyjątku. Dzisiaj podobnie jak wtedy zaprasza ona wszystkich, aby ją przyjęli i otrzymali życie wieczne. Kto wierzy we mnie, punktem centralnym Ewangelii jest Jezus Chrystus. Bez Niego, albo omijając Go, żaden człowiek nie dostąpi zbawienia, ani nikt nie może przyjść do Boga. Pan Jezus sam powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14,6. Bez Jezusa Chrystusa nie istnieje możliwość ratunku, ani wtedy, ani dziś. Kto wierzy we mnie? Wierzyć oznacza przyjąć, uznać za prawdziwe, zaufać. Wiara w Jezusa Chrystusa obejmuje wszystko, co mówi o Nim Biblia, że stał się człowiekiem, złożył przebłagalną ofiarę na krzyżu, zmartwychwstał i został zabrany do nieba. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, przyjmując Go do serca jako Zbawiciela i Pana, ma żywot wieczny. Nie musi czekać, ani jedynie mieć nadziei na zbawienie. Nie, człowiek taki jest uchroniony przed potępiającym sądem, ponieważ życie wieczne stało się jego niezniszczalnym i nieutracalnym dziełem. Życie wieczne to nie tylko życie w wieczności. Jezus Chrystus sam jest życiem wiecznym i łączy wszystkich odkupionych ze sobą, dając im dział w tym swoim życiu. Niesamowite. Z tego powodu Jan może napisać: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. 1 Jana 5, 13-20. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ewangelia Jana 6, 47.